tej kwestii mam zerowe doświadczenie, ponieważ mam bardzo konserwatywne podejście do spraw związkowych. Nic nie wiem na ten temat, że to aż tak. I uważam, że związek oparty powinien być na zaufaniu i nie powinno się zdradzać tej drugiej osoby. Największe zbrodnie na świecie są popełniane z miłości. Oczywiście na poziomie deklaratywnym to nikt nie miał do czynienia ze zdradą, jego to nie dotyczy. No ale jak wskazują badania, zdradzamy i mężczyźni i kobiety zdradzają. Co taki zdradzający czuje, panie profesorze? Pan miewa takich pacjentów na pewno, przychodzą. Jest taka grupa, która w ogóle nic nie czuje, żadnych problemów i nie ma żadnych rozterek. To są ci, którzy mówią, że mężczyźni są z natury poligamiczni i to tkwi w męskiej naturze i realizuje swoją męską naturę. A zdrady ich polegają na tym, że to jest tylko sam seks. Czyli oni nie czują, właśnie nie mają żadnej więzi uczuciowej z tą kochanką. A czyli seksu z żoną nie ma, czy to czasami bywa i z żoną i jeszcze na boku? Najczęściej ma i z żoną i na boku. Bo taki model, że nie ma seksu w związku, bo kobiety też się zdradzają, to ta osoba, która zdradza, no w zasadzie rozgrzesza siebie, no bo moje potrzeby nie są zaspokojone, to nawet obwinia partnera. To ty, to przez ciebie ja muszę zdradzać, to ty mnie wrzuciłaś w ramiona kochanki, ty mnie wrzuciłeś w ramiona kochanka. Popatrzmy nawet na statystyki. One tak, no wyglądają tak trochę groźnie, bo połowa mężczyzn przyznaje się do zdrad i teraz się zbliża już do tego odsetka populacja kobiet. Kobiety, które urodziły się w latach 1900-1910, to przyznawały się do zdrady w kilku procentach. Malutkich procentach, no bo to były te tradycyjne rodziny, więc one nie bardzo nieraz mogły. Zresztą to był inny model kobiety, inny model wychowania. Im bardziej idziemy do obecnych pokoleń, tym odsetek zdradzających kobiet wzrasta, ponieważ jest akceptacja seksu dla seksu, seksu dla przyjemności i w związku z tym... I też przyzwolenie na taką większą swobodę kobiet. Tak, jest przyzwolenie, no i dlatego też nie mają poczucia winy, chyba że się znowu zakocha. Jeżeli połowa mężczyzn zdradza i załóżmy, że tam 40 czy 50% miało skok w bok w czasie trwania stałego związku, a 2/3 związków są zadowolone. Wskaźnik rozwodu w Polsce nie jest duży, a w dodatku przyczyny rozwodów też są różne. Niezgodność charakterów najczęściej. Oczywiście, czyli te zdrady właśnie są bez konsekwencji w większości przypadków. Co oni mówią, tacy mężczyźni, którzy przychodzą do pana? Jakie oni katusze przeżywają? Więc oni przeżywają rozterki. Poza tym jest na przykład tak, że podjął decyzję, jestem z tą. Już podjął, był konflikt i tak dalej, przebaczenie, pokajał się, podjęta decyzja, już jest. Ale nie może zapomnieć i tęsknota narasta i znowu nie może się odnaleźć w tym świecie. To już, on się tu czuje inaczej. To nie jest to, co było w tym związku. Tęskni za tamtą. Nieraz jest tak, przychodzą tacy, to też wzajemnie jest rzadki mechanizm i to jest taki mechanizm biologiczny, że partnerka, to chodzi głównie o żonę, ma teraz bardzo wybujały temperament. Współżyli tam kiedyś się od czasu do czasu, a potem jak się ta zdrada jego ujawniła, pokajał się, przebaczenie, decydują się na bicie razem, to jakby piąż strzelił i no, dysponuje olbrzymim potencjałem erotycznym, seksu chce dużo często i to nie jest taki epizod, tylko tydzień za tygodniem i on już nie może sprostać, więc on przychodzi z prośbą o pomoc, że chce zaspokoić potrzeby partnerki, a tu u niej jest taki mechanizm biologiczny się uaktywnił. Było poczucie zagrożenia, no więc teraz, żeby mieć go przy sobie, tak, to jest stymulacja. To nie jest świadoma, to jest nieświadoma stymulacja, ale potrzebuje bardzo dużo tego seksu. No ta bidaka nie wytrzymuje tej, bo nie ma takiej kondycji, więc przychodzi z prośbą o pomoc.
Natomiast w przypadku kobiet, które są uwikłane w romans, to tak jak powiedziałem, jest większa determinacja niż w wyborze. Czyli kobiety mniej przeżywają, raczej zadaniowo podchodzą. Tak, szybciej podejmują decyzje i jeżeli przychodzą, to nieraz chcą, żebym za nie podjął decyzję, bo to dobrze, jeżeli nauka się wypowiada, że ten jest lepszy. Są ludzie, którzy, no wyobraźmy sobie, uchodzą za takich sztandarowych katolików. Fajne wspomnienie w swojej biografii, że o, proszę bardzo, z tym to się było, czy z tą się było.